Cześć, to Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dawno tutaj nie siedziałam, bo ostatnio było sporo takich vlogowych klimatów. Mamy początek września, więc pozwoliłam sobie na sweter. Podsumowujemy dzisiaj sierpień w kolejnych inspiracjach. I jak zawsze mam dla Was cały zbiór, mam nadzieję, ciekawych polecajek. Sierpień to jest mój ukochany miesiąc i był super, i tylko tyle chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam też upłynął w sposób przyjemny. I zacznijmy oczywiście od pierwszej kategorii, czyli od kategorii urody. I dzisiaj mam dla Was, słuchajcie, w ogóle tam tę ściągę na kompie. Czuję się tak mega profesjonalnie. W ogóle zrobiłam tutaj małe przemeblowanie, żeby mieć nowe tło, wiecie, nowy sezon. Wrzesień to zawsze taki ważny moment w roku, mam wrażenie, także zaczynamy od urody i dzisiaj mam dla Was polecajkę w postaci balsamu do ciała, balsamu brązującego, bo jak wiecie, ja stosuję kosmetyki jak najbardziej naturalne, oczywiście wegańskie, przyjazne środowisku i nadal są grupy produktów, w których ciężko jest znaleźć coś właśnie z tej kategorii. Także dzisiaj chciałabym powiedzieć o balsamie brązującym. Recibo. Recibo to jest jedna z moich ulubionych marek i to jest balsam, który się nazywa Master Touch i on delikatnie przyciemnia naszą karnację i cudownie rozświetla skórę. Ma naturalny skład, jest opakowany w szkło, także odhacza wszystkie boksy, mówiąc wprost, i oczywiście wszystkie rzeczy, o których będę dzisiaj mówiła, linkuję Wam w opisie. I druga rzecz z działu urody jest związana z włosami. I chciałam Wam powiedzieć, że przepadłam, bo testowałam ostatnio suszarkę Dysona Airwrap. To jest produkt, który chodzi za mną od mojego pobytu w Stanach, gdzie poszłam do sklepu Dysona i stwierdziłam, że to może być sposób na rozwiązanie moich problemów włosowych, ponieważ uwielbiam, kiedy moje włosy są proste, a ten proces suszenia ich na szczotkę co prawda jest bardzo efektowny, ale zajmuje dosyć dużo czasu. I powiem Wam, że jestem w szoku, ale naprawdę mój czas pielęgnacji włosów skrócił się o połowę, bo najpierw podsuszam je tą końcówką suszarkową przez jakieś 10 minut, a potem przeczesuję tą końcówką szczotkową, która ma je wyprostować, wygładzić. Nie jest to taki efekt jak teraz, bo teraz one są rzeczywiście wyprostowane prostownicą, co zdarza mi się raz na dwa miesiące, ale jest prawie idealnie, może że nie leje za oknem jak w ostatnich dniach, to jest ok. Jeśli wilgotność nie jest zbyt duża, więc wiem, że to jest mega, mega, mega droga rzecz, więc absolutnie nie mówię, że to jest coś, czego potrzebujecie, ale jeżeli zastanawiacie się nad kupnem, to mogę Wam powiedzieć, że to naprawdę działa na kręcone włosy, a nie wiem, czy widzieliście u mnie, może to byłoby w vlogach z Malty, że ja naprawdę mam bardzo kręcone włosy, jeżeli zostawię je do wyschnięcia naturalnego, więc z nimi sobie radzi ta suszarka, także polecam, polecam. I teraz, moi drodzy, z działu mody najpierw coś nietypowego, a mianowicie okulary. I są to nie byle jakie okulary, bo okulary blokujące niebieskie światło. I dla osób, które w ogóle nie wiedzą, po co to komu ma być, to zapraszam Was do podcastu, który będzie za półtora tygodnia, czyli w następny poniedziałek, 14 września, będzie to podcast poświęcony temu, dlaczego niebieskie światło jest szkodliwe i w jaki sposób możemy się przed nim chronić. I uwaga, spoiler, jednym ze sposobów, aby się przed nim chronić, jest zakupienie sobie okularów, które blokują światło i teraz Wam je pokażę. Do widzenia. No dobra, tak to wygląda, słuchajcie. Mój świat jest teraz totalnie pomarańczowy. Pewnie jest to bardzo ciekawy widok dla Was na ekranie, więc może je zdejmę. To było dziwne. W każdym razie są okulary, które ja zakładam wieczorem, po zmroku, jeżeli pracuję na kompie albo oglądam coś, chociaż to troszeczkę zmienia kolor obrazu, ale można się przyzwyczaić do patrzenia w telefon i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że na XXI wiek jest to totalnie mega potrzebny lifehacking, bo nasz organizm nie jest przystosowany do bycia narażonym na takie ilości niebieskiego światła na co dzień i to wpływa tragicznie na nasze zdrowie, na nasz sen, na poziom melatoniny, na stres, na regenerację, na poziom energii itd., itd. Wszystko będzie w nowym podcaście, a ja Was odsyłam, bo to jest marka iShield, która jest pierwszą, chyba jedyną w Polsce marką robioną, robiącą polski certyfikowane
najwyższej jakości właśnie okulary blokujące niebieskie światło, także Wam serdecznie polecam. I jeszcze z tego działu modowego mam dwie rzeczy. Po pierwsze, odkryłam dżinsy idealne i po raz kolejny nie zawiodła mnie moja ukochana marka Elementy, ich Lulu Jeans, i teraz zastanawiam się, czy ja przypadkiem o nich nie mówiłam w zeszłym miesiącu, ale nawet jeśli, to trudno. Po prostu ja znalazłam idealne dżinsy, cudownie dopasowane w talii i w górnej części nóg. Nie wiem, czemu tak to nazwałam. W każdym razie mają prostą nogawkę, nie są to rurki. Po prostu dla mnie szczyte na miarę. Było mi mega ciężko znaleźć takie spodnie, zawsze mi odstawały w pasie. Polecam Wam serdecznie, one wykorzystują chyba 85% mniej wody niż każde inne dżinsy. Uważam, że naprawdę warto podchodzić odpowiedzialnie do mody. Zresztą ten temat był u mnie wałkowany i jest wałkowany w podcastach bardzo często. To raz, dwa, mam nawet wywiad z założycielem marki Elementy, z Bartkiem Ladrą, także Wam serdecznie polecam. Warto kupować czasem nowe rzeczy, jeżeli ich potrzebujemy, i wtedy inwestować w nie na lata i dbać o nie. I taką nadzieję będzie z tymi jeansami, będę dawać znać. No, także druga rzecz jeszcze, słuchajcie, z działu mody, też są spodnie. I to są spodnie, w których przechodziłam cały sierpień, a szczególnie drugą połowę sierpnia. I to są moje lniane spodnie z polskiej marki Line. Po prostu ja mam coś takiego, że jak kupię coś, jeżeli coś kupuję, to zazwyczaj jest to rzecz, której mi poniekąd brakuje i jest to, staram się, przemyślany zakup, i ja potem chodzę w tym non-stop i nie wiem, jakim cudem moja szafa w ogóle funkcjonowała bez tej rzeczy. I tak właśnie było z tymi spodniami, one są takie lekko przykrótkie, z mega wysokim stanem, wyglądają szałowo, dodają nam trochę kobiecych kształtów właśnie w okolicy pośladków i pasują do wszystkiego i są cudowne i przewiewne i polskie i etyczne. Wspaniała rzecz. Dział jedzenia, moi drodzy. Po pierwsze, jeden przepis, który był moim odkryciem, który mnie powalił, który wykonałam sama, dobra, z mamą, to jest kalafior pieczony, umorusany w takiej cudownej salsie pietruszkowo-miętowo-kolendrowo, nie, chyba bazyliowo-cytrynowo-czosnkowo-oliwnej. To było u mnie chyba w vlogu maltańskim. To jest przepis Alice Vegan Nerd i to jest coś tak prostego i tak boskiego, że musicie tego spróbować. Kalafior uważam, że jest niedoceniony. Ja go nie doceniałam. To po prostu to był raj. Ta salsa to było coś niesamowitego. Myślę, że można spokojnie ją wykorzystać też do innych przepisów, bo naprawdę polecam całym sercem. I moja druga polecajka to jest taka kategoria jedzeniowa i to się nazywa warszawska szama. Naprawdę, słuchajcie, ja tak doceniłam to, jak niesamowicie bogata jest roślinna oferta w Warszawie i każdą chwilę w tym mieście doceniam właśnie ze względu na to, powiem szczerze, bo jakakolwiek kuchnia mi się nie zamarzy, to w Warszawie jest roślinna wersja danego dania czy właśnie danej kuchni. Także zapraszam Was totalnie na mojego Instagrama, bo na moim Instagramie Karolina Sobańska ja wrzucam non-stop jakieś inspiracje i polecenia gastronomiczne, restauracyjne, moje ulubione dania, moje opinie. Ja to wszystko zapisuję w moich stories, ale też wrzucam takie posty z całą galerią i naprawdę Warszawa jest super pod tym względem. Doceniłam to mega, będąc na Malcie, w Neapolu czy w Wiedniu, gdzie no, trzeba się trochę było ponagimnastykować, ale na Instagramie też zawsze załączam różnego rodzaju sposoby na wegańskie jedzenie w różnych miejscach na świecie, więc też Was tam oczywiście odsyłam, ale Gastro Warszawa jest najlepsza. Jeśli chodzi o inspiracje książkowe, to przeczytałam w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu, taki jeden wielki banał, bo książkę Paulo Coelho, i nie sądziłam, że będę osobą, która czyta Paulo Coelho, ale powiem Wam, że ta książka jest wspaniała. I to jest książka The Alchemist, Alchemik. Jest to książka, którą czytam z polecenia Mimi Icon i kupiłam ten konkretny egzemplarz w antykwariacie w San Francisco i przeczytałam tę książkę teraz jakoś właśnie, no, w trakcie moich wakacji, chyba dokończyłam ją tutaj już w Warszawie. Jest to książka, w której na każdej stronie masz przynajmniej 5 cytatów, które można by sobie wytatuować albo chociażby zawiesić na ścianie. I jest piękna. I rzeczywiście jest taka trochę banalna i trochę męcząca aż od tego napływu mądrości życiowych. Jest mega metaforyczna, ale uważam, że to jest coś, co każdy powinien przeczytać, bo jest to książka, która opowiada o chłopcu, który był pasterzem o imieniu Santiago,
który postanawia zrealizować swoje marzenie wyjazdu do Egiptu, aby zobaczyć piramidy. Jest to generalnie książka o podążaniu za marzeniami. Jest przepiękna. To jest mój kanał, to są moje inspiracje, więc ja wrzucę do moich inspiracji mojego własnego e-booka. Powiem Wam, że tak mi przyjemnie upłynął ten miesiąc, ponieważ miała miejsce premiera mojego e-booka Holistyczne Pozdrowienia. To było dokładnie miesiąc temu i ja naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że ja tego e-booka napisałam, że go wydałam. Tyle niesamowitych momentów, też pracy nad nim od strony graficznej, robienie sesji zdjęciowej. To była super przygoda moja lipcowa, bo nawet Wam o tym nie mówiłam za bardzo, bo ja naprawdę zrobiłam go spontanicznie, z jakiegoś przypływu właśnie inspiracji. Może dlatego to jest moja inspiracja miesiąca. W każdym razie jest to e-book o moim podejściu do zdrowego stylu życia, w którym ja opisuję moją historię odkrywania przeróżnych filarów naszego życia, które świadczą o tym, że my czujemy się zdrowi i szczęśliwi. Może za kilka lat do tego wrócę i stwierdzę: Karo, co ty w ogóle robiłaś? Ale na ten moment to jest wszystko to, co wiem, wszystko to, czego się nauczyłam przez rozmowy z różnymi ekspertami z podcastów, to, co zabrałam z tego i wykorzystałam w swoim życiu, ale nie jest to też żadna taka jakiś poradnik typu zrób to, to, to i to i będzie ekstra, tylko bardziej taka mapa, wskazówka i tak jak powiedziałam, moja historia, która mam nadzieję, że sprawi, że Wy będziecie bardziej zainspirowani do tego, aby odnaleźć właśnie swój sposób na zdrowy styl życia. Także na tym bardzo mi zależy i oczywiście e-book jest dostępny w wersji e-bookowej. Jest do tego wersja z audiobookiem i jeszcze jest wersja z moim e-bookiem kulinarnym. Musiałam się zastanowić przez chwilę. Tak, z moim e-bookiem kulinarnym, czyli z foodbookiem, który wydałam rok temu. Jak kupicie wszystko w pakiecie, to wtedy jest oczywiście taniej. Także odsyłam Was do opisu. Wydawało mi się... Tak. Bo jest foodbook, bo jest e-book z audiobookiem, jest e-book z foodbookiem i wszystko razem w pakiecie. Tak, bo wydawało mi się, że tego było więcej, ale nie, nie ma tego więcej. Także odsyłam Was oczywiście i tak Wam dziękuję za wsparcie, za miłe słowa, za ten niesamowity feedback. Serio, tak się pochylam, ale tutaj mi się mój komputer ze ściągą wyłącza. To było coś wspaniałego. To było coś wspaniałego, kiedy byłam na Malcie i dostawałam od Was wiadomości o tym, jaki wpływ wywarła na Was lektura mojego e-booka, ile mogliście z tego wynieść, jak Was to zmotywowało. To nie wiem, to jest bezcenne. Także dziękuję wszystkim osobom, które zaufały mojemu e-bookowi i bardzo, bardzo jest mi miło, że jesteście ze mną. Kolejna inspiracja, moi drodzy, jest YouTube'owa i jest to seria, którą może część z Was już widziało. Jest to seria Unfold Kasi Gandor. To jest chyba trzecia seria Unfold, tak mi się wydaje. No polecam całą. Tam jest o kryzysie gospodarczym, jest o tym, jak media zostały opanowane przez fake newsy i generalnie o tym, co się teraz dzieje na świecie, jakie przemiany zachodzą społeczne, gospodarcze, polityczne. Polecam, nie mam nic do dodania. I na koniec chciałabym Wam polecić odcinek podcastu, który już wielokrotnie polecałam. Jest to podcast The Highest Self Podcast przez Sahara Rose prowadzony. I jest to odcinek, który nazywa się Why Are We So Angry? I uważam, że dla osób, szczególnie spoza Stanów Zjednoczonych, dla osób, które może nie dorastały w otoczeniu osób czarnoskórych i też dyskryminacji osób czarnoskórych w takiej skali jak w Stanach, gdzie jednak u nas statystycznie tych osób jest mało i dla wielu z nas jest to zupełnie obcy problem. I mi przesłuchanie tego podcastu dało bardzo dużo w kontekście zrozumienia sedna problemu w USA. Bo mam wrażenie, że nam nie zawsze jest łatwo się z tym utożsamić. Myślimy sobie, no wiadomo, że trzeba szanować każdego człowieka i tyle. Po prostu all lives matter. Ja miałam takie podejście wielokrotnie. Przez to, że nie obserwowałam tej przepaści między białym człowiekiem a czarnoskórym człowiekiem na co dzień w swoim życiu. I ona w super sposób to obrazuje, daje wiele fajnych przykładów i mi dała bardzo dużo do myślenia. Wiele jej solowych odcinków jest właśnie poświęcone temu, na przykład w jaki sposób osoby uduchowione czasami umywają ręce od zabierania głosu w pewnych kwestiach i szczególnie jako osoba działająca w internecie ja poczułam, że te treści mi bardzo pomogły, ale może część z Was ma podobne refleksje, podobne podejście, więc chciałam Wam to polecić. Kochani,
To było na tyle, jeżeli chodzi o moje inspiracje. Jak zawsze czekam na Wasze inspiracje miesiąca, na Wasze inspiracje sierpnia w komentarzach. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia za tydzień. Pa!